Okej, niedawno wróciłaś z wakacji. Czy czujesz się wypoczęta? Strasznie. Bardzo, bardzo było fajnie. I dało mi to dużo takiej pozytywnej, nowej energii, więc jestem cała gotowa do działania. Następnym razem chyba musisz kupić sobie jakieś olejki, bo ponoć spaliłaś sobie części ciała. Oh my god, naprawdę. Wiesz co, ja się bardzo cieszę, że spaliłam pewną część ciała, ponieważ nigdy tego nie zrobiłam, ponieważ nigdy słońce mnie nie łapało, więc jak tu wszyscy się bardzo martwili o moje piersi, tak ja byłam przeszczęśliwa, że one są spalone. Ale fani właśnie się martwią. Co będzie jaki będzie następny kawałek Wad de Blonde? No właśnie. Wiesz co, kolejny singiel, już wiem dzisiaj, że to będzie Heartbeat i już jutro zaczniemy pracować i rozmawiać nad teledyskiem. No, nie mogę się doczekać, bo to jest jedna z moich ulubionych piosenek z tej płyty. Moich też, choć jest ich parę, ale krytycy muzyczni twierdzą, że to nie jest dobra płyta. Jak ty się do tego ustosunkujesz? Znaczy, jacy krytycy? Czytałem opinię, że piosenek, dokładnie nie pamiętam, ale... Wiesz co, chodzi o to, że ten pan krytyk, to nie wiadomo kim on jest. No i właśnie, no i na tym kończymy tę sprawę, bo to nie wiadomo kto to jest, tak, każdy może sobie napisać co chce. I nawet nie chodzi o to, wiesz, gdyby ten pan krytyk, którego nie znamy imienia i nazwiska, przepraszam, że nie możemy pana promować, gdyby ten pan krytyk choć w jednym zdaniu odniósł się do warstwy muzycznej, to by było okej, okay, tylko że ten pan po prostu ma jakiś duży problem z tym, że po prostu ze mną chyba ma duży problem, ale tam nie ma nic o muzyce, więc jakby, wiesz, ja też nie uważam, żeby to może było jakieś, wiesz, siódmy cud świata, ale włożyłam w to całe swoje serce i zrobiłam to tak, jak umiem i luz, jak się kończy. Ale płyta jest dla fanów, sprzedaje się, fanom się nie podoba. Czekaj. I nie uważam, żeby to był siódmy cud świata, natomiast bardziej się przejmuję opiniami tych ludzi, którzy coś tam znaczą, wiesz, no, ludzi, których znamy, na przykład, nie wiem, Krzysztof Szewczyk, wiesz, a nie ktoś, kogo nawet nie znamy. No, to jest jakiś pan po prostu skądś tam, więc luz. Czy dobrze by było, jakby coś napisał o muzyce? On nic nie napisał o muzyce, więc dajmy sobie spokój. Ja płytę mam i płyta jest dobra, świeże kawałki, nowe kawałki na polskim rynku muzycznym, tego nam brakowało. Wspomniałaś o teledysku, ale mniej więcej już wiesz, jak on będzie wyglądał, będzie powstawał w Polsce? Jeszcze nic nie wiem. A kiedy będziesz promowała kawałek mój ulubiony I Get Along? O nie, nie będę go promowała. Czego? Nie, wiesz co, bo to... nie wiem. To wiesz co, jest utwór, który powstał 3 lata temu i gdzieś jest mocno za mną. Więc bliższe mi są te utwory, które napisałam dosyć niedawno, czyli nawet właśnie Heartbeat, czy Tulary of Love, czy inne piosenki, a te I Get Along to troszkę już o tym zapomniałam, szczerze mówiąc. Fajny kawałek. Tak? No to ci. Prawdopodobnie będziesz juroką w The Voice of Poland, czy to prawda? To nieprawda. A jakbyś dostała taką propozycję, to byś ją przyjęła? Mi nie przyjęła. Dlaczego? Bo wiesz co, nie uważam, żebym była odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Nie uważam, żeby to, co zrobiłam... Zrobiłam już dosyć chyba dużo, to się okazuje. Natomiast to chyba nie jest jeszcze wystarczające, żeby siedzieć na krześle i kogoś oceniać. Może jest to wystarczające, natomiast ja bym się nie czuła komfortowo. Uważam, że jedna płyta to za mało, że powinnam jeszcze troszkę pośpiewać, troszeczkę się nauczyć, zebrać doświadczenie, napisać jeszcze kilka innych piosenek i wtedy faktycznie taką może propozycję bym rozważyła pozytywnie, natomiast teraz to jest za wcześnie. Ja ci życzę dalszych sukcesów, jeszcze 10 takich płyt jak Ad de Blonde i kolorowych kreacji, kolorowych teledysków i na to czekają przede wszystkim twoi fani. Dziękuję również. Dziękuję.